Dzień dobry! Dzisiejszy materiał pojawia się ponownie nietypowo, bo w poniedziałek i jest to oczywiście związane z dzisiejszym świętem narodowym, świętem wojska polskiego, które to święto nierozerwalnie związane jest z bitwą warszawską, a konkretnie z przypadającym na 15 sierpnia 1920 roku przełomowym momentem tejże bitwy z ofensywą polską z nadrzeki Wieprz, która ostatecznie rozbiła siły bolszewickie i pozwoliła nam zwyciężyć w tej bitwie, bitwie, która jest jedną z najważniejszych w naszej historii, a także w historii Europy i całego świata. Ponieważ w tej bitwie walczyli także wielkopolanie, także mieszkańcy ziemi krotoszyńskiej, dlatego dzisiejszy materiał chciałem poświęcić właśnie tym naszym krajonom, którzy stanęli w obronie naszej ojczyzny w roku 1919 i 1920. Pierwotnie materiał miał być dłuższy, bo oprócz opisywanych tutaj w tej części wysiłków wielkopolan z naszego regionu, chciałem też omówić udział w tejże bitwie 56. Pułku Piechoty, które z naszego regionu się nie wywodzi, ale z Krotoszynem się później już po wojnie polsko-bolszewickiej na stałe związał, ale postanowiłem rozbić to na dwie części. Dziś pojawi się część poświęcona wysiłkowi mieszkańców ziemi krotoszyńskiej, którzy przede wszystkim walczyli w szeregach 12. Pułku Strzelców wielkopolski późniejszego 70. Pułku Piechoty, a w przyszłym tygodniu, już we wtorek, normalnie pojawi się materiał, który miał być drugą częścią, a który poświęcony jest takim podstawowym informacjom o udziale 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, wcześniej drugiego Pułku Strzelców Wielkopolskich w wojnie z bolszewikami. Więc powiedzmy, że jest to jeden dwuczęściowy materiał, aczkolwiek ja im tym częściom poszczególnym żadnych tu tym razem numerów nie nadaje. Zapraszam zatem na materiał. Na wojnę z bolszewikami Wielkopolanie wyruszyli jako żołnierze formacji, które powoływano jeszcze w trakcie trwania walk Powstania Wielkopolskiego. Podobna sytuacja miała rzecz jasna również miejsce na ogólnie pojętej ziemi Krotoszyńskiej. W związku z zupełnie innym kształtem powiatu krotoszyńskiego w okresie powstania wielkopolskiego niektóre miejscowości znajdowały się w innych niż dziś granicach administracyjnych. I tak, na przykład Dobrzyca była częścią powiatu krotoszyńskiego, ale już Sulmierzyce należały do powiatu Odolanowskiego, a Koźmin stanowił siedzibę odrębnego, samodzielnego powiatu. Z tego też powodu szczegółowa przynależność wojskowa okolicznych sił powstańczych bywała różna. W drugim tygodniu. Powstania Wielkopolskiego. 7 stycznia 1919 roku Wielkopolskę podzielono na 7 okręgów wojskowych. Zrobiono to przede wszystkim po to, aby zorganizować początkowo spontanicznie tworzone oddziały powstańcze i utworzyć Armię Wielkopolską. Krotoszyn w ramach tego podziału znalazł się początkowo w okręgu numer 6, czyli w okręgu Jarocińskim. A już kilka dni później, 13 stycznia, po zajęciu przez powstańców Inowrocławia, a także po związanych z tym nieporozumieniach, powołano kolejne dwa okręgi, reorganizując poprzedni podział, i w ten sposób powiat Krotoszyński wydzielono i włączono go do siódmego okręgu wojskowego, którego dowództwo znajdowało się w Ostrowie Wielkopolskim. W składzie Okręgu Ostrowskiego znajdowały się także oddziały sulmierzyckie, a siły koźmińskie zasadniczo pozostały w składzie 6. Okręgu Wojskowego, nadal z siedzibą w Jarocinie. Poszczególni dowódcy zajmowali się administrowanym podległym terenem, obroną znajdującego się przy okręgu odcinka frontu powstańczego, a także tworzeniem wojska z istniejących w tym regionie już oddziałów. Od lutego 1919 roku oddziały powstańcze z okolic Krotoszyna były stopniowo przekształcane w regularne formacje wojsk wielkopolskich. Pododdziały siódmego okręgu wojskowego z czasem połączono i utworzono 12 pułk strzelców wielkopolskich, w którego skład wchodziły trzy bataliony: batalion pierwszy Ostrowski, batalion drugi Krotoszyński i batalion trzeci Ostrzeszowski. Na czele Krotoszyńskiego II batalionu stanął Marian Modrzyjewski, który bardzo szybko, bo już na początku lutego, został zastąpiony przez Sergiusza Radziwanowskiego. W składzie tegoż drugiego krotoszyńskiego batalionu znalazły się trzy kompanie. Kompania nr 4 od kompania nr 5 krotoszyńska, a także kompania nr 6 kobelińska. Formacje powstańcze z Koźmina z kolei podzielono. Większość z nich weszła w skład 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich, a pojedyncze kompanie znalazły się także w strukturach 8. oraz 12. Pułku Strzelców. Warto w tym miejscu dodać, że dowódcą drugiego batalionu w 11 pułku Strzelców Wielkopolskich został koźminianin Józef Modliłowski, który był zwierzchnikiem koźmińskich oddziałów powstańczych. Zarówno 11, jak i 12 pułk Strzelców Wielkopolskich weszły w skład III Dywizji Strzelców Wielkopolskich, na czele której w okresie wojny polsko-bolszewickiej 24 czerwca 1920 roku stał generał podporucznik Wincenty Odyniec. Po zakończeniu walk powstańczych nasze lokalne formacje otrzymały zadanie zabezpieczenia przede wszystkim linii demarkacyjnej pod Krotoszynem, oceszowym oraz Rawiczem. Po zakończeniu konferencji paryskiej w styczniu 1920 roku żołnierze Armii Wielkopolskiej wzięli udział w rewindykacji ziem, które zostały Polsce przyznane na mocy Traktatu Wersalskiego pół roku wcześniej. Oddziały z terenu naszego powiatu uczestniczyły w rewindykacji obszarów w powiecie kępińskim, a także w okolicach Miejskiej Górki i Leszna, a nawet na Pomorzu Gdańskim. Wobec coraz większego zagrożenia bolszewickiego od połowy roku 1919 roku poszczególne formacje wielkopolskie stopniowo przerzucano na wschód, i tak 12. Pułk Strzelców Wielkopolskich trafił tam 25 stycznia 1920 roku wraz z innymi formacjami III Dywizji Strzelców Wielkopolskich, stając się częścią odwodu naczelnego wodza, czyli Józefa Piłsudskiego. 1 lutego 1920 roku w ramach włączania wojsk wielkopolskich w struktury armii polskiej, zarówno 11 jak i 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich zmieniły swoje nazwy na kolejno 69 oraz 70 Pułk Piechoty Wielkopolskiej, a trzecia Dywizja Strzelców stała się z kolei 17 Dywizją Piechoty Wielkopolskiej. 70 Pułk Piechoty Wielkopolskiej, czyli były 12 Pułk Strzelców, wziął udział m.in. w walkach pod Mińskiem, a także w bitwie pod Ichumeniem oraz w walkach pod Czebnową. 4 czerwca 1920 roku pod oddziały tego pułku zdobyły Butsław. W sierpniu roku 1920 pułk toczył boje pod Białobrzegami, a także wziął udział w Bitwie Warszawskiej, walcząc m.in. w okolicach Modlina, Nasielska i Przemiarowa. Pod koniec sierpnia formacja stanowiła część polskich sił podczas wyprawy na Chorzele, po której została przerzucona do Łomży, a następnie jako zabezpieczenie na Suwalszczyznę. W roku 1921 70 pułk piechoty Wielkopolskiej, czyli ten były 12, jeszcze przypomnę, stacjonował w Biedrusku, w Krotoszynie, w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Leśnie, aż wreszcie został rozlokowany w Pleszewie i tam stacjonował aż do wybuchu II wojny światowej, do 1 września 1939 roku. W tym miejscu warto też wspomnieć, że z czasem też przeze mnie przed chwilą wspominany 69 pułk Piechoty, czyli były 11 Pułk Strzelców, został ostatecznie rozlokowany w Gnieźnie. Warto w tym miejscu poświęcić też parę słów temu, jak wyglądała sytuacja w Krotoszynie w omawianym okresie. Otóż w momencie wybuchu I Wojny Światowej w Krotoszynie stacjonował 37. Regiment Fizylierów, który przerzucono na front zachodni, pozostawiając w koszarach przede wszystkim jego batalion zapasowy. Wraz ze wzrostem działań zbrojnych, wraz z coraz większą liczbą rannych, władze niemieckie były zmuszone do tego, aby organizować w różnych miastach lazarety. W Krotoszynie w czasach pruskich działał lazaret, czyli szpital wojskowy, i znajdował się on przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza i chodzi oczywiście o tą starszą część dzisiejszego szpitala powiatowego. I to właśnie tam początkowo złożono rannych i chorych żołnierzy z frontów Wielkiej Wojny, zarówno z frontu Zachodniego, jak i z frontu wschodniego. Z czasem liczba rannych i chorych dramatycznie się zwiększyła, i niemieckie dowództwo było zmuszone do zorganizowania kolejnego lazaretu. Najpierw wydzielono część szpitala miejskiego, chodzi o dzisiejszy szpital przy ulicy Bolewskiego, tam gdzie znajduje się oddział pediatryczny i położniczy, między innymi. A gdy i tam w tym szpitalu zabrakło miejsc, to przystosowywać zaczęto na potrzeby szpitalne, lazaretowe koszary. Koszary, które znajdują się obecnie. Przy ulicy Młyńskiej oraz 56. Połku Piechoty, tam gdzie mamy m.in. ośrodek kultury oraz starostwo powiatowe. Gdy i w tym miejscu zaczęto mieć problemy z rozlokowaniem rannych i chorych, zaczęto też szukać nowych miejsc, no i okazało się, że takimi miejscami będą szkoły. Przede wszystkim nowiutka szkoła, która powstała rok przed wybuchem wojny, czyli seminarium nauczycielskie, dzisiejsza szkoła, posła numer 5. Ona w czasie I wojny światowej pełniła funkcję szpitalne, tam był lazaret dla chorych żołnierzy. Jak i tam zaczęło brakować miejsc, to wydzielono też kilka sal w Krotoszyńskim gimnazjum, czyli w dzisiejszym liceum ogólnokształcącym imienia Hugona Kołontaja. Po zakończeniu I wojny światowej przygotowane przez Niemców jeszcze placówki szpitalne zaczęły być wykorzystywane przez wojska powstańcze. A następnie, szczególnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej, również przez wojsko polskie. O ile o sytuacji w naszych okolicach w okresie powstania wielkopolskiego nagrałem już kilka materiałów, więc nie będę tutaj się powtarzał, to w okresie wojny polsko-bolszewickiej, z frontu wschodniego do Krotoszyna, i także do innych szpitali w Wielkopolsce przywożono rannych, przede wszystkim ciężko rannych specjalnym pociągiem sanitarnym, pociągiem szpitalnym, który nosił numer 16 był to pociąg. Numer 16 Wojsk Wielkopolskich, taka była jego nazwa. Oczywiście nie wszystkim udało się pomóc, więc w tymże szpitalu żołnierze ciężko ranni czasami umierali. No i ciała tych, po których nie zgłosiła się rodzina, grzebano na Krotoszyńskim Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Raszkowskiej. Pod koniec roku 1920 przeprowadzono na właśnie cmentarzu przy ulicy Raszkowskiej prace ekshumacyjne, ekshumowano ciała pochowanych w różnych miejscach żołnierzy i wszystkie te szczątki złożono w jednym miejscu, tworząc tym samym kwaterę wojskową, która na naszym cmentarzu parafialnym funkcjonuje aż po dziś dzień. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki, dość materiał się Państwu spodobał. Zapraszam w przyszłym tygodniu, już normalnie we wtorek, na filmik poświęcony yy, udziałowi 56. Pułku Piechoty w tejże samej wojnie, w wojnie polsko-bolszewickiej. A na dzień dzisiejszy jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.